Dzień dobry moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Rozpoczynamy kolejnego vloga z racji, że miałam wystarczająco dużo materiału, żeby zakończyć poprzedniego. Jeżeli jeszcze go nie widzieliście, to zapraszam tutaj bądź tutaj, go wam podlinkuję. No i co, zobaczcie co się działo u mnie przez kilka ostatnich dni. Hejka moi drodzy, witam was kolejnego dnia na Hawajach. Ja jakiś czas temu wstałam, ogarnęłam się, byłam też na porannym spacerze, zjadłam też śniadanie, które kupiłam sobie wczoraj w Targecie, bo byłam wczoraj jeszcze wieczorem w Targecie na szybkim spacerze. Kupiłam sobie jakieś takie mniej więcej jedzenie. I teraz jadę już z racji, że mam zaraz organizacyjną lekcję, na której będą też sprawdzać nasz język. Będziemy też mieli rozmowę, poprowadzą nas po całym tutaj okolicy, żebyśmy wiedzieli, gdzie co mniej więcej jest. Także zabieram was ze sobą. Spotkałam się już też z moim znajomym, który tutaj właśnie przyjechał, Kajtkiem. Pewnie później też wy go poznacie. No ale co, póki co lecimy. Moi drodzy, do szkoły idzie się około plus minus 8-10 minut. I tak się prezentuje tutaj ten budynek, w którym jest szkoła. Także lecimy ogarnąć wszystko, bo jeszcze nic nie wiemy. No i ze mną jest oczywiście Kajtek. I idziemy na tą organizację. Jestem w sumie ciekawa, jak to wszystko będzie wyglądać. Okej, kochani, jeśli chodzi o ten dzień organizacyjny, to tak naprawdę za dużo się tam nie działo, z racji, że tylko pokazywana była taka prezentacja, na której były pokazywane ogólne zasady, czego nie można robić, co można robić, czego przestrzegać i tak dalej, i tak dalej. Także to nie było nic ciekawego. Jeżeli ktoś będzie chciał się wybrać na tutaj, na właśnie na ten taki kurs albo gdziekolwiek w Miami, to zawsze jest właśnie pokazywana taka prezentacja z ogólnymi zasadami, które później pod koniec trzeba podpisać po prezentacji. Także wydaje mi się, że to jest dość normalna sprawa, po prostu tak jakby obozowe zasady, tak samo jest na właśnie różnych obozach. I później pojechałam zjeść, bo byliśmy strasznie głodni właśnie z Kajtkiem, więc pojechaliśmy. I co, ja się właśnie szykuję, a właściwie poprawiam troszkę make-up z racji, że idziemy na plażę, pewnie dużo z was się zastanawia, idziesz na plażę, to po co się malujesz, przecież wszystko ci zejdzie. Macie rację, ale ja po prostu lubię być pomalowana, więc maluję się i tak. Lubię się po prostu malować, lubię siebie w makijażu, także ja się zawsze maluję na jakieś baseny, nie baseny, później to wszystko ze mnie schodzi, ale przynajmniej dobrze się czuję na początku. Przebrałam się właśnie w strój, oprócz tego mam takie jakby kimono, taką koszulkę, oczywiście shorty, strój taki żółty i idziemy właśnie na plażę. Troszkę sobie odpocząć i tak dalej, także wydaje mi się, że będzie naprawdę fajnie w końcu, będę mogła się po troszkę poopalać, już się w sumie tego nie mogę doczekać, no bo dawno się nie opalałam tak porządnie, a chciałabym naprawdę tak się spiec na taką czekoladkę, także mam nadzieję, że mi się to uda, chociaż jest tak gorąco, słuchajcie, że pewnie pierwsze co zrobię to wejdę do wody, jak tam dojdziemy, bo spacer też trochę tutaj trwa, właśnie minus, chociaż też plus tego jest taki, bo jeśli chodzi o Miami, to tam ma się tak naprawdę plażę od razu i basen od razu przy wyjściu z kampusu, a tutaj się trzeba troszkę nasilić, trzeba troszkę sobie pospacerować 20 minut spacerkiem jakoś, także ja teraz spakuję jeszcze torbę i pokażę wam co zabieram na taką plażę ze sobą. Jeśli chodzi o torbę, to ja mam taką plażową z handem, ręcznik oczywiście, bo idziemy na plażę, to się przyda. Biorę jakąś małą sumkę pieniędzy, bo na plaży, słuchajcie, nie warto zabierać jakiejś dużej ilości pieniędzy, tylko tam to, co może wam się przydać. Ja wezmę, załóżmy, 20 dolców. Myślę, że tyle będzie git. Oczywiście okulary przeciwsłoneczne. Wezmę sobie też książkę. Nie wiem, czy będę czytać, ale biorę. Tak o. Myślę, że weźmiemy sobie też głośnik, bo idę taką ekipką. Biorę oczywiście klucz do pokoju, to też jest ważna sprawa. Jakiś puder, pomadkę do ust i krem do rąk. Oraz biorę też butelkę wody, którą dzisiaj dostaliśmy na tej orientation. I tutaj w ogóle dostaliśmy też taki worek, także fajnie, będę miała w czym nosić książki. Dostaliśmy też takie chrupki, długopis oraz taką opaskę na rękę gumową. Także git, tego już akurat nie biorę. Do przekąszenia biorę takie malutkie donaty, możecie je kojarzyć z Euforii, z racji, że Casey jadła na stacji benzynowej, jak wracała tam z Sylwestra. I wczoraj jak byłam w Targecie, to kupiłam sobie takie babeczki, także myślę, że sobie jeszcze jedną szybko wszamię. Ja tutaj, słuchajcie, nie trzymam diety, bo tutaj w Stanach się nie da trzymać diety. Ja tutaj, jeśli chodzi o Stany, jest tyle słodyczy różnych, które uwielbiam i które mogłabym jeść cały czas, że jak w Polsce tego nie mam na co dzień, to mam chociaż tutaj.
Także wcinam sobie taką babeczkę. Dobra, lecimy na plażę. Zmiana planów za coś się trochę rozpadało i zaraz będzie zachód słońca, więc jednak nie idziemy na plażę, ale przyjechaliśmy sobie obczaić, jak to w ogóle wszystko wygląda, jeśli chodzi o ten cały tutaj naszą rezydencję. I przyjechaliśmy na 19 piętro, na którym, słuchajcie, jest jakby taki sky lounge i mamy tutaj po prostu jakby no pełno jakiegoś różnego miejsca, pełno stolików, telewizor, jakieś gry, no zresztą sami zobaczcie. Tutaj na przykład mamy różne gry, jakieś książki, telewizor, tutaj jest Cymbergaj, pełno miejsca, wszystko jest ładnie oszklone, tak to wygląda. Tutaj mamy też różne stoliki, tam jest mikrofalówka, tu jest mikrofalówka, tutaj jeszcze jak wejdziemy, to mamy na przykład, proszę bardzo, tostery albo takie przenośne jakby kuchenki i ogólnie to jest jakby takie ogólnodostępne dla wszystkich, którzy się znajdują tutaj w tej rezydencji, ale oprócz tego jeszcze IF, taki to jest jakby tylko dla IF-a, na 18 piętrze mamy jakby taką swoją kuchnię i tam też jest na przykład piec, jest też kuchenka i ogólnie bardzo dużo też jakichś różnych lodówek i tak dalej i tutaj widzę, że jest jeszcze taki. Oh my god, I'm sorry. I tutaj jest też dużo strasznie miejsca, tam ktoś siedzi, ale okej, okay, tutaj mamy właśnie też bardzo dużo miejsca, także no, całkiem spoko. Dzisiaj tak naprawdę drugi dzień na kursie, dzisiaj zaczynam swoje pierwsze zajęcia na godzinę 13:30, póki co jest 9:30, ja już się wstałam, ogarnęłam, zjadłam śniadanie i teraz lecę na plażę, chociaż dzisiaj jest tak pochmurno, ale widziałam gdzieś takiego TikToka, że wszystkie hot girls wiedzą, że taka pogoda jest właśnie idealna na opalanie, bo nie jest aż tak gorąco, a słońce bije przez te chmury, zwłaszcza gdzieś za granicą. Także lecimy się opalać, lecimy na plażę. Ja na plaży póki co byłam tylko raz, jak byłam jeszcze w hotelu, nie w kampusie. I wtedy to tylko byłam na spacerze, także nawet się nie opalałam, więc myślę, że dzisiaj przyszedł idealny na to dzień. Moi drodzy, doszliśmy właśnie na plażę, tak, tutaj się wszystko prezentuje. Jest mega ślicznie ogólnie i najlepsze jest to, że idzie się tutaj około tak 15-20 minut, wydaje mi się, że szliśmy i jeśli chodzi o zakwaterowanie na tutaj, na IF-ie, na Honolulu, to są tak naprawdę dwa zakwaterowania. Jedno to jest w Waikiki Vista, czyli w tym, w którym my jesteśmy i drugi to jest taki Ambassador Hotel i ten Ambassador Hotel, jeśli chodzi o dystans do plaży, to ma zdecydowanie bliżej, bo ma już chyba z 10 minut, a my od nas mamy właśnie jakoś 20 minut, także też nie jest źle, a dzisiaj plaża jest naprawdę mega ładna, chociaż jest trochę pochmurno, ale i tak ładnie to wygląda. Zrobiliśmy jeszcze sobie fotki na takim spociku, tutaj jest taki most, są góry. Proszę bardzo. I wracamy teraz jeszcze, idziemy do takich palm, a później wracamy już do kampusu z racji, że o 13 mamy zajęcia. Także musimy się już powoli zbierać, bo mamy jeszcze właśnie 20-minutowy spacer do kampusu. No. A tutaj się pieski kąpią, ale zarąbiście. Tak, moi drodzy, wyglądają typowe klasy, piękny oczywiście widoczek, zwykłe stoliki, tutaj nasz na przykład sala Kajetana, a teraz zaprowadzę Was do mojej sali. Są zasłonięte rolety, ale to jest sala, w której my mamy codziennie lekcje, z racji, że wydaje mi się, że w ogóle nasza grupa jest jedną z największych, z racji, że my jesteśmy połączeni z klasą, która będzie zdawała egzamin CI. Także jesteśmy połączeni i mamy wspólne zajęcia, mamy trochę tego, co robi poziom C1-1 Advanced i to, co robi grupa z CIA. Także takie wspólne zdania, trochę jest to bardziej zaawansowana grupa niż na C1-1, ale bardzo fajne są te zajęcia, także git. A tutaj jest na przykład sala, w której dzisiaj mieliśmy zajęcia, z racji, że dzisiaj robiliśmy projekty o naszej kulturze. I tutaj są właśnie takie komputery, jest tablica i tak to wygląda. Tutaj jest właśnie jeszcze kilka klas, a idąc dalej do przodu jest stołówka. Tutaj są siedzenia, na których można sobie siedzieć i tutaj właśnie jest jeszcze taki bufet, w którym można sobie coś kupić. Jest napisane menu, są między innymi smoothie, coffee, teas, mamy też acai bowle, jakieś różne tosty, kanapki, sandwicze, także jest tego naprawdę dużo, no a tutaj to wszystko wygląda również przepięknie.
Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie kolejnego dnia. Właśnie jesteśmy po zajęciach i lecimy na plażę. Dzisiaj mam plan, jakby pożyczyć deskę surfingową. Trochę się poopalamy, zostaniemy tam na dłużej, bo ja tu już jestem, no już jestem od prawie tygodnia, a jeszcze się nie opaliłam praktycznie w ogóle. Także plan na dzisiaj jest taki, że idziemy sobie na plażę i sobie po dzisiaj będziemy chillować. Mam nadzieję, że aż do zachodu słońca. No, także lecimy. Siemano, ja jestem Kajetan. Wika właśnie poszła po deskę. Zaraz zobaczcie, jak Wika sobie śmiga tutaj na surfingu. Ja zostałem aktualnie z bagażami. Muszę wam powiedzieć, że tutaj jest naprawdę tak przepięknie. Dzisiaj jest tak krystalicznie niebieska woda. Jest naprawdę prześlicznie. Wika właśnie śmiga sobie na desce. Już trochę czasu w sumie minęło. Mają na 2 godziny wypożyczoną. Zapłacili $10 za 2 godziny, więc całkiem spoko, przystępna cena. I coś wam pokażę. Jest tak niesamowicie gorąco, że u Wiktorii na telefonie pokazuje się, że trzeba schłodzić telefon, żeby go ponownie użyć. Tam gdzieś na jakiejś desce pływa sobie Wiktoria. Niestety nie wiem, gdzie jest, bo tego jest tutaj strasznie dużo. Co do filmików z deski, niestety nie uda mi się na razie jakoś tak złapać Wiktorii, bo ona jest bardzo głęboko, w sensie bardzo daleko od brzegu i nie miałbym się jak tam dostać z kamerą. Szczególnie, że nie umiem pływać. Ale się kiedyś nauczę. Ale na Instagramie Wiktorii, który macie tutaj, możecie zobaczyć super fotki z wyjazdu i na pewno też z deską. Dzień dobry kochani, rozpoczynamy kolejny dzień na Hawajach i dzisiaj mamy sobotę, jest to dzień wolny od zajęć i lecimy właśnie na lot helikopterem. Ja jestem strasznie ciekawa, myślę, że będą przepiękne widoki z tego, co widziałam na zdjęciach, to naprawdę było przepięknie, także co? Już się nie mogę doczekać, bo to będzie taki helikopter. Ja chyba 3 razy w życiu leciałam helikopterem i ani razu jeszcze nie leciałam z takim, gdzie są drzwi całkowicie otwarte. Także już się nie mogę tego doczekać. Będziemy lecieć tutaj właśnie nad całą tutaj tą wyspą, więc myślę, że będzie naprawdę przepięknie. Tak się ubrałam, powiedzieli, żeby ubrać coś wygodnego, więc mam materiałowe spodnie. Top, jestem w ogóle tak spieczona. Dalej, po prostu ledwo dzisiaj wstałam, to była masakra. To była najgorsza póki co noc tutaj, po prostu masakra. Cały czas się przewracałam. No i mam jeszcze bluzę, bo mówili, że na górze jest bardzo zimno, więc trzeba sobie coś zabrać. Na IF-ie na Hawajach jest naprawdę dużo różnych wycieczek do zaoferowania. Jest naprawdę bardzo dużo jeszcze do roboty, tak poza lekcjami. Są różne wycieczki na różne snurkowania z delfinami, rekinami, z płaszczkami, różne łódki o zachodzie słońca, łódki z fajerwerkami, wycieczki do ogrodów botanicznych, na różne farmy z owocami. Także jest naprawdę bardzo dużo wycieczek, każdy znajdzie coś dla siebie. Jest też hiking, takie bardziej sportowe rzeczy, siatkówka, surfing, także naprawdę jest co tutaj robić. A wycieczka, na którą ja się wybieram, to snurkowanie z delfinami.
delfinami. Mam nadzieję, że je znajdziemy, bo jak to wiadomo, są to delfiny na wolności, więc mogą być, może nie być, ale mamy też zagwarantowane pływanie właśnie z różnymi rybkami, zabiorą nas na rafę, będą też żółwie, także postaram się coś ponagrywać. Ja niestety nie mam żadnej takiej kamery do wody, ale na pewno osoby, z którymi jadę, ale na pewno osoby, z którymi będę na łódce, będą miały taką wodoodporną obudowę, także później mi poprzesyłają i zobaczycie, co uda nam się zobaczyć. No, delfinów niestety nam się nie udało dzisiaj zobaczyć, widzieliśmy je tylko z łódki, jak gdzieś tam daleko w tle pływały na wolności, co też było bardzo pięknym widokiem. Mnie taki widok pływających delfinów na wolności bardzo rozczula, bo one są takie piękne, takie żyją sobie w takim pięknym stadzie i sobie pływają bardzo majestatycznie, także delfiny to jest naprawdę must have, jeśli chodzi o zobaczenie. Ale widzieliśmy bardzo rzadkiego do zobaczenia rekina, jest to wielorybi rekin, whale shark. I jest on bardzo właśnie rzadki do zobaczenia. Pani na łódce nam powiedziała, że to jest po prostu przeżycie życia, ponieważ takie rekiny bardzo rzadko się zdarzają, także udało się popływać z rekinem, z delfinami niestety nie, no ale cóż, będę musiała tu jeszcze wrócić, żeby popływać z delfinami. I teraz w ogóle jest niestety poza sezonem, ale ogólnie jest też możliwość bycia na takiej łódce i zobaczenia sobie normalnie wielorybów pięknych. Niestety teraz właśnie jest, tak jak mówię, poza sezonem i wieloryby wszystkie odpłynęły z tej strony wyspy, także nie ma takiej wycieczek teraz, ale normalnie w jakichś innych częściach, porach roku są. Także polecam, bo słyszałam, że naprawdę te wycieczki są świetne, jeśli chodzi o wieloryby. Szkoda, że akurat mi się nie uda zobaczyć, ale no, tak jak mówię, będę miała okazję, mam nadzieję, tu jeszcze wrócić, to wtedy zobaczymy. I ja, moi drodzy, właśnie skończyłam dla Was montować ten filmik i jak zwykle nie nagrałam zakończenia tego filmiku. Jestem już w nowym miejscu, także zobaczycie to w następnych vlogach. Jeszcze jeden będzie vlog z właśnie Honolulu, z IF-u na Hawajach, a później będą vlogi z tego miejsca, w którym jestem, czyli w Miami. Także mam nadzieję, że również Wam się będą podobać. Ale co, póki co dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Ja jestem w niebo wzięta Hawajami i naprawdę mam nadzieję, że jeszcze będę miała jakieś okazje tam wrócić, bo zakochałam się totalnie w tym miejscu. Jest to naprawdę niesamowite miejsce, które uważam, że każdy powinien odwiedzić. No i co? Widzimy się już niedługo w kolejnych vlogach. Do zobaczenia i pa, pa!